Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku po sąsiedzku. Mister Adamo ze mną. Dzień dobry. O! I już jakieś hizdu gwizdu słychać z dala, chyba to Włodymir jest u sąsiada. Bardzo serdecznie przedstawiam wam moją piwniczkę. Ostatnie dni zajmowałem się właśnie tym projektem. Mega się cieszę, że udało mi się coś takiego zrobić. Piwnica wraz z taśmociągiem, gdzie mogę sobie to zasypać i z taśmociągiem do wysypu. Myślę, że naprawdę bardzo fajna sprawa. Mega mi się tutaj przyda na tej serii, bo tych ziemniaczków zawsze jakieś tam będę miał troszeczkę. Jak widzimy już Sebuś tam pięknie sobie ziemniaczki właśnie ładuje. Siema Sebuś! O. Siemanko, siemanko! Sebuś odrzucił wiadro! Kurwa, z tak daleka! Co się drzesz tam, nie słyszę! Ja tak, żeby cię przywitać! Także no tutaj naprawdę dobra, fajna słyszę, sprawa, na razie. Co się drzesz? Bo zrobiłem tutaj taką opcję, że będziemy sobie tutaj kipować ziemniaki i będziemy ręcznie wrzucać. Jak będę kiedyś przyczepą zbie... O Boże! Ktoś trzy suchopa używa albo coś... Co, no, kto... no ja nie mogę się ruszyć, więc... Kto coś zrobił? Nie wiem, ale nie można się ruszyć zbytnio. Już teraz jest okej, ale przez chwilę miałem dwa FPS-y. Wiadro, coś. Aha, wiadro wyrzucił. Nie wiem, może jo, ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy. Dzisiaj akcja ziemniaczki, kopaczka od sąsiada pożyczona, bo sum się od mocy robić. Przyjeżdża dzisiaj kosić mnie soję. My te ziemniaczki akurat wykopiemy. W poprzednim odcineczku u sąsiada my pomagali im zbierać i przy kiszunce, i przy właśnie ziemniaczkach. Teraz Sebusia zatrudnili. Dzisiaj Sebuś będzie pomagał zbierać. To już my ruszamy, bo jak widzimy Sebuś kurna dziot na zbirone. Pełno mo i teraz tak, czy ją Tajgerka wypiłem, to mogę zbierać. O, Tajgerka, o, jedzie sąsiad kumbojnym. Pięknie to wygląda. Ostatnie żniwa w tym sezonie, że tak powiem. O, nie liczymy zbiorów trawy, praktycznie. Co tam sąsiad? Rozie. Siema, siema. Siema. Leci tam. Cześć młody. Siemano. A ty to widzę cały czas w tych kartoflach się. Na paliwo dorabia. Ty... Młody, bo ty żeś mi tak ostatnio uciekł, ja ci zapomniałem stówę dać za robociznę. To się nic nie przypomina. Dawaj stówę. Dawaj stówę. Masz stówę, młody, tylko nie przepierdol ją, co nie? Dawaj stówę, jak tak to nic nie ma, dawaj stówę teraz. Nie, bo tak ostatnio młody uciekł szybko, zapomniałem mu dać, żeśmy się tak cieszyli z tych kartofli, że tak dużo u mnie sypło, że... Ej. Miałem mu 100 kilo kartofli oddać, ale gdzie młody będzie... Ej, co ty robisz z tym wiadrem? Ja pierdzielę. No. Weź wymień wiaderko albo nie wiem co zrób. Bo mamy po 2 FPS-y czasami, nie? Albo to jest tak jak ty to wiaderko, bo ty obie to wiaderko teraz spadło do przyczepki czy co? A, bo dziwnie mi się tak dzieje się tam. No bo jak laguje to... Samo wraca, nie? A, no to jo. Bo masakra wtedy, nie? Jestem w szoku, że to tak FPS-y strasznie spadają. Ale no nic nie poradzimy, miejmy nadzieję, że dzisiaj się to... Uda ogarnąć ziemniaczków sporo? Ziemniaki kosi, ja. Niestety, ale no nie będzie takiego plonu, jaki miał być, czyli 1,20, tak samo nie będzie w soi takiego zarąbistego plonu, jaki miał być. No nic na to nie poradzimy. Można to już wysypywać, bo 120 kilo. Nie, możesz sobie objechać, wszystko ładnie, pięknie. Tam mam nadzieję, że w dobrym miejscu też przyczepkę możesz, to... Da, na ludzie. Na następny myślę, że będę miał pełny zbiornik z tego. Powiem wam, możesz te ciągnikiem cofnąć, nie? Żebyś nie musiał tyle chodzić. Jak to? Ja wiem, ja nie umiem na ciągniku jak to. A, się nie umiem. Jedynka i na gaz, nie? To tam wiesz, luz. Naciśnij młody sprzydło i wajcha do siebie. W tych odcinkach mam nadzieję, bo tak, jak się widzicie, się zlitko. Pryzmy nie zakrywałem. Z racji tego, że dorzucę sobie jeszcze kiszonkę z trawy, bo nie dałbym rady. Ja no ja nie, bo będę robił jeszcze kiszonkę z trawy, bo raczej na siano nie dam rady. Dlatego też ludziska chciałem zrobić, dowalić kiszonkę. U sąsiada, jak widzicie, no kiszonka ładnie porobiła. Tu naprawdę jestem w szoku, bo ile tam 60 tun prawie, nie? To jeszcze 57, to jeszcze ponad raz tyle co u mnie, także sąsiad naprawdę ale zrobił sobie zapasy na zimę. Czoku, bo mówiliśmy na temat pryzm, że może być problem, że to się nie ubije, że to, że będzie się wysypywać, a naprawdę jestem mega zadowolony. Trochę żeś się narobił pewnie. Narobiłem się fez, nie powiem, ale znakomicie wyszła, nie wysypuje się na boki, ładnie się ubija. Jest taki trochę czuły stożek i ciężko go zbić. Myślę, że jakbym miał cięższy ciągnik... A bo ty masz tam tanasową nadal, jo? Tak, tą pryzmę. Tak, no to jo, no to ja pamiętam czasy tego. Tanas, ile ci tam weszło? Ty też fulią zrobiłeś, nie? No, on wtedy... Nie pamiętam. No, tak długo. No, myślę, że, ja, no, że 70 jakbym zrobił, to by było max tam, co nie? Ale gdybym miał też większy, cięższy ciągnik, na luzie bym to ładnie ubił. A moje lekkie ciągniki tak też średnio ubić, jak coś. Co było agregat sobie ładnie wziąć i tyle? No, mogłem, ale już tam, mówię. To i tak ładnie wygląda, to przecież ma tylko wyciągać z tego i
paszowóz i ogień. No ja powiem wam szczerze, ludziska, że to chwila, moment i będziemy prawdopodobnie ubierali się na tą naszą wycieczkę już w poszukiwaniu kombajnów, tego wszystkiego, bo no już powoli coraz mniej prac w polu. Bo jak skosimy sobie soję i ja wykopię sobie ziemniaczki, zostanie mi zorkanować tylko tą trawę na kiszonkę. I powiem wam szczerze, że to będzie koniec, wiadomo, tam jeszcze jakieś orki, nie orki na zimę, gnojowice, nie gnojowice, powywozić, porobić. Ale tak to mimo wszystko powinno w miarę się wszystko udać ogarnąć dosyć szybko, co mnie bardzo cieszy. No i wtedy w wolnej chwili już będziemy jechać rozglądać się za kombajny. Jak widzicie, stan na mojego konta 28 tysięcy, 9 tysięcy mnie kosztowała właśnie ta piwniczka. Fajna sprawa, powiem wam, chciałem to zrobić z racji tego, że będziemy ją też używać na chłopakach, nie na chłopakach do cięcia, tylko będziemy ją używać na od biedaka do kozaka. Bo tam też właśnie będziemy czegoś takiego potrzebowali. Tam prawdopodobnie ustawię sobie inaczej triggery, żeby było po prostu z koszem zasypowym, albo jakiś kosz wymyślę zasypowy, no zobaczę. Wprawdzie możemy jeszcze też przy takiej piwnicy pobawić się z tymi taśmociągami, które nie dosyć niedawno wyszły, więc może jak ktoś tam dobrze by ustawił, to też by szło radę tak właśnie dawać. Także naprawdę jestem zadowolony, bo powiem wam szczerze, że brakowało mi takiej piwnicy. Od jak chyba czasy 13 lub 15 to były i akcja ziemniaki, to jak dobrze ktoś pamięta, to była taka hałda, gdzie była do połowy przykryta folią, później trochę było widać ziemi, później troszkę słomy i na końcu było taki kawałek ziemniaków i to był taki, że tak powiem, taki kopiec ziemniaków, trigger, gdzie to się wysypywało i tyle, ale nigdy praktycznie, wiem, że w jakimś poprzednim farmingu była taka piwnica. Teraz zamiast tego triggera jest coś takiego jak ja mam, co nie? Tak, była taka piwnica, tylko że było coś takiego, że się podjeżdżało i przyczepa się napełniała. Ja chciałem to zrobić dosyć realnie, ja. Dlatego też zamontowałem te taśmociągi, które wiecie, też... 13 chyba było, morda. Tak, chyba to może i tak ta było. Ta piwniczka taka murowana, niska, co się no, podjeżdżało. No może i tak, a tutaj naprawdę pozdrowienia dla Czarnego, bo jak ja zobaczyłem ten budynek na Motkubie pierwszy raz, ja myślałem, że faktycznie on zrobił piwnicę. A ja patrzę, a to zbiornik na gnojowice, więc ja już wiedziałem, że to będzie moja piwnica, także tutaj od razu brałem się za, że tak powiem, za przerabianie i wyszło chyba naprawdę dosyć fajnie. Zresztą zobaczycie sobie to. Mam nadzieję, że w tym sezonie zobaczycie zimę może na tej serii, jeżeli dosyć fajnie na podwórka, bo już teraz nie pamiętam jak to jest ze śniegiem na podwórkach. Jeżeli wszystko będzie ok, to nagramy taki odcinek, bo pytaliście się właśnie, czy będzie wreszcie jakaś zima. Raz na jakiś czas by tutaj mogła być, bo byśmy te plony posprzedawali i to wszystko byśmy sobie połogarniali. Póki co, dosyć dobrze widzę, że tutaj Sewiczowi idzie ładnie zgrabianko, a my... Znaczy zbieranko, a powiem wam szczerze, no troszeczkę tu jest ukopane, choć u sąsiada, ty miałeś na 1,20, nie? Ziemniaki. Ja? No, no czy nie? Nie da rady na 1,20 według grubu. Ja miałem na 0,95 chyba. Aha. No to i tak miałeś chyba troszeczkę większe te. Czy na 1? Większe kopce, bo u mnie tak widzę takie paściutkie są, no ale u mnie wychodzi na 0,70 chyba po to, że, przez to, że była ta trawa tutaj się pojawiła, nie? Także naprawdę, naprawdę słabo. Powiedz mi jak tam soja sypie. Widzisz, że przejechałem? No. To na 800. Dobrze, przynajmniej nie będę musiał się martwić, że składowaniem tego jakieś. Nie, no ale tutaj tak widziałeś tam, jak tam ci pokazywało 3 tony, no i po tyle będziesz miał. 4 tony pokazywało, 3800, ale no nie wiadomo jak to liczyło. Tylko, że jeżeli to liczyło na pełnym, a ty tego nie miałeś, no to... No też, że niestety przy soi to samo się stało. No więc niestety, ale też troszeczkę lipa. Tutaj nie, no jeszcze tak spory kawałek zostałem tutaj od lina, więc może jeszcze coś sypię. Nie wiem, zobaczymy. O, weź ten Sebuś jeszcze raz wsiądź i wysiądź, bo zostałeś na polu. Za dwóch nie będę płacił. Tu nierówny teren jest, co nie? No, tak to... Mówiłeś, z tamtej strony musisz... Ja będę to robił, no jak wykupię... Na razie to jest jedyna dzierżawa, którą nie mam wykupione. Ogólnie się cieszę. A właśnie, ja powiedziałem, że to ostatnie żniwa, ta na tej serii. A przecież jeszcze ja mam uroki. No to uroki nie należą do żniw bardziej. No ale no wiesz, kampania buraczana, nie? To zbiory tak. Tak, no takie zbiory buraków. Także no, ja jeszcze powiem wam szczerze, ta jesień bardzo, bardzo długa u mnie. Na następnym odcinku, no mam nadzieję, że zrobimy sobie tą ala akcję kiszonkę. Mam już wymyślone, co się będzie działo w następnym odcinku, także bardzo serdecznie już zapraszam, bo będzie chyba naprawdę bardzo ciekawie. Znów scenariusz trzeba będzie pisać. No ta seria jest mega pod tym względem. Także tak, tu się mega cieszę, że mamy ta nasionko, to nasze kochane, które naprawdę, no tu taką robotę robi. Zapraszam od razu na 50 twarzy Thanasa do niego, bo tam też się będzie
będzie się działo w najbliższych odcinkach, bo najbliższy odcinek prawdopodobnie też powinien się na dniach pojawić, bo już ma materiał właśnie na jeden z takich odcinków, a w następnych dniach, no, będzie miał naprawdę go sporo. Ale powiem wam tak, klimat fajny, tych ziemniaków poza domem, w następnym sezonie jeszcze fajniejszy klimat, bo będzie tam za obórką. Tak, także to już w ogóle petarda. Prawdopodobnie jakąś kopaczkę malutką sobie kupię, bo są środki jeszcze jeden sezon, kopaczka, czy już nie? Już nie. Także już oficjalnie już nawet pisali też na live'ie, żebym po niższej cenie, ale żebym ci to sprzedał, bo szkoda, żeby ta kopaczka uciekała, bo jest naprawdę fajna, a to by się na pewno przyda. Żebyś ty jeszcze jeden sezon ją miał, no to jeszcze nie, by nie było. Nie, ja już oficjalnie nawet, już po ostatnim odcinku mówiłem, na live'ie mówiłem, że no wreszcie koniec zbierania z ziemi, bo nie oszukujmy się, ale zebrać z ziemi 75 ton ziemniaka, no to jest męka. No znaczy, pańska. Wiesz co byś sobie mógł zrobić, to co my zrobiliśmy z Bronkiem, bo teraz to my ziemniaki to tak zbieramy, że to szok. Tym kruchowiakiem. No tak, na górze, wiesz jaka to fajna sprawa. Nie? No tak, nie, on dużo nie kosztuje. No naprawdę, no, ile? 15? Dobry. No to za 15 to ja będę miał Ankę, to nie? No jo, z jednej strony tak. To po co mi drugi dwa razy robota robić? Wprawdzie kombaj to już kombaj, nie? To już naprawdę będziesz miał fajne. No co ty, bo jak ja teraz mam mieć kopaczkę, czyli najpierw jechać wykopać i potem pojechać krukowiakiem. Oj, musisz mieć drugą osobę do pomocy. No właśnie, a po Ankę sobie biorę i ogień. No muszę, ludzie też doradźcie mi w komentarzach, co mam zrobić, czy mam kupować tą konną. Już ci mówię, bo konna jak konna, no jak chcesz, ale... Bo ja bardziej, ja po tym chciałem... momencie tobie po znajomości, bez już nie, no. Po odliczeniu VAT-u, już bez VAT-u ci odliczę, no. Żebyś miał po znajomości za 4 tysiące. No właśnie, a ja teraz właśnie to jest to, że muszę liczyć, że kopaczka dużo miejsca zajmie na gospodarstwie. Wiem, że do takich rzeczy nie powinno się sprawdzać, no, ale jednak... Konna ci nie zajmie, ale będzie, konną będziesz coś mógł wrzucić. No, no właśnie, w krzakach ją postawię i se będzie, bo na tyle tych ziemioków, co ja będę miał, ale mówię, jeszcze teraz, zanim sąsiad to sprzeda, ja muszę kupić tą konną i ją przetestować, na, po prostu, wiecie, poza odcinkiem, żebym był pewny, że na pewno ona fajną robotę robi. No więc ja jeszcze, wiesz... Można tak powiedzieć, sezon sobie będę gdzieś gnieździł tą kopaczkę, chociaż nie wiem, bo jak mi się, wiesz, znajdę chętnego na kupno, albo ty, albo kto inny. No ja mówię, daj mi, muszę pamiętać, że w następnych odcinkach ogarnąć. No. To wtedy od razu się biorę i sprawdzę. Jeżeli nie, myślę, no to że do wiosny nie będę sprzedawał, ale na wiosnę będę chciał wiesz, gdzieś opchnąć, bo ludzie będą wtedy gdzieś tak szukać po taniości, może coś wezmą, a później na tak na szybkiego to wiesz, to jest. No dobra. Nie każdy może. Dobra, to tak sobie prawdopodobnie... Też, ja też będę gdzieś tak pewnie chciał na lato kupić i będzie gitara. A... Właśnie miałem się spytać, czy dwa mijaczki to jedziesz właśnie tak. Ogarnąć. No i sąsiad naprawdę ci musiało być fatalne, mógłbym powiedzieć, płodozmian, bo pokazywało ci 3800, co nie? No. A dało ci 2700. No, a zawsze 3800, a pamiętam, po sąsiedzku 4200, 4300 by było. Masakra. No, nic nie poradziłem. No słabo, ale no, taka jest soja. No niestety, dobra. Ja teraz będę musiał szykować gdzieś miejsce, żeby właśnie tutaj ogarnąć, wstawić tą przyczepę, bo prawdopodobnie tą soję zostaje na przyczepie, bo nie mam danego klepiska. Nie wiem, czy na następny odcinek nie będę zamawiał właśnie ciężarówki na sprzedaż, ale to jeszcze sobie zobaczymy, bo taki jest plan, bo tutaj jeden rolnik też potrzebuje właśnie na pasze. Jęczmienia, więc będziemy naprawdę tutaj myśleć na ten temat. Wtedy bym miał miejsce, żeby przyczepę sobie wstawić. Ale to akcja, już teraz sąsiody przyszły, to piwko trzeba będzie do rakie pojechać. Młody, pomóż ci? No może wiatra, nie było. Wiadra z tym i może to ci pomogę. Jo tu tak, praktycznie... Piwnicy nie ogarnąć, nie mogę, nie wiem, chyba taśmy się zaciała. Mordo, żebyś tylko tam nie wpadł, bo... Ale kurde, teraz fajnie ten... Fajnie to pole wykoszone tu wygląda. Kurde, ale dryny tu muszę zrobić, jak w tym roku, no może nie będzie czasu już. Ale na następny rok to muszę tu dryny takie pociągnąć, że to są. Trzeba. Jeszcze będzie pieniążku znowu na to zostawić. No ale nic nie zrobimy. Przynajmniej no, uratujemy fajne pole. Myślałem na temat właśnie zrobienia tu łąki, bo jednak to bardzo fajnie by ta łąka wyglądała, ale to dopiero za 2 sezony, więc... Przez te 2 sezony obstawiam, że jeszcze nic nie będę robił, później łąka tu zostanie, więc koszenie będzie fajne i jak łąkę będę likwidował, prawdopodobnie już to pole będzie moje, wtedy weźmiemy się też, bo jak już mam robić to pole, to i muszę się wziąć za wycinkę tamtych drzew,
tam ten teren skarpet rzucić, ładnie wyrównać, akurat ziemię stamtąd prawdopodobnie przywiozę sobie tutaj na zasypanie dren i wtedy taka robota to jo, więc myślę, że będzie ok. Na razie póki co macie półtora, jedna przyczepka wsypana, tamta pełna i tą też zaraz będziecie mieli, co? No, coś w tym stylu będzie. Ja mam dwa rządki, o, myślałem, że ogólnie będę komuś dawał kopanie tych ziemniaków, ale naprawdę wyszło spoko, od razu zaraz sobie zawiozę tutaj pięknie kopaczkę, wezmę, zapnę się pod przyczepę i ściągnę sobie soję na podwórko i przyjdę i będziemy ogarniać sobie już ziemniaczki do końca odcinka, także dzisiaj tak na spokojnie, więcej nie wymyślałem sobie rzeczy. Pomogłem wprawdzie przewinąć ten czas i może ta trawa by urosła, ale to jeszcze mówię, trzeba posiać wszystko po dokańcze, bo jeszcze też nie ogarniałem, więc myślę, że na następne odcinki już ogarnę, dzisiaj na szybkości nagrywamy, żeby mieć na następne dni. Łodzinki tak się akurat pięknie trafiło, że radość dzisiaj jest, także naprawdę mega się cieszę, że możemy sobie ponagrywać, bo to jednak po sąsiedzku się przyjęło, że te dwa razy w tygodniu u każdego z nas jest. Najczęściej na weekendy brakuje. Ale i tak jest naprawdę dobrze. Dobra. Jak to działa? No wykibuj tam na kubkę i trzeba gablami, nie? No chyba, że dobrze podcofniesz pod ten, wiesz, pod ten syp, to powinna ci ikonka wyskoczyć. Dobra, próbuję. O Jezu, wiatro któryś ruszył? Nie, gable. Weź puść gable, ja pierdolę. Puścił gable i on odpływałem. Aha, zacięło grę. Trzymaj, jak puścił gable o ziemię, co nie? To koniec. Saka to jest. Patrz kurde, wcześniej tak na nie robiło. Co, załapało trigger czy nie? Oczywiście, ja to zawsze. To spoko. No ja sobie chciałem na dzisiaj ogólnie tak. Powiem szczerze, że pierwsza myśl była taka, że normalnie podjeżdżam i kipuję, ale myślałem, że będę robił to przyczepą. Ale zobaczyłem, że tak. I mam przyczepkę do samochodu. I mam również ten. Widzisz to? Co? Ale mordo, na widły co zbiera tego? Ja wiem! A, one tak, ale ej, widły ziemniaki ogarniają? No, chłopie, mam 50 kilo na widłach, co nie? To dziwne, uciekają. Bo powiem ci szczerze, ja nie jeździłem z nimi, bo miałem je wypięte na ten, jak ogarniałem trawę. Bo mi zgrabiały cały czas, ale tak, to nie. Myślałem, że nie, no widły gdzie ziemniaki? Gable, to tak. Gdzieś te widły są, daje. Gable mam właśnie wycięte z tych wideł. Okej, dobra, ja mam pięknie skończone. Ale poszedł tak. Jadę. Ty, sąsiad! Ty już nie będziesz kopą, może ją umyję od razu, co? Możesz, nie ma problemu. I już ją wstawisz sobie, będziesz miał pięknie za ten. Postawię cię na podwórku, żeby ona wyschła. Tak, co ją jeszcze nasmarujesz wtedy, co tam będziesz potrzebował. Ale już tak to... sprzedażą chcę ją tam opisować, żeby no, ona tak także ja ją teraz umyję, żeby ona już ładnie innym, wyschła, ale... to tam... Jak tobie, to dobrze, twoja woda chodzi. Tak. No może się jednak weźmę, jak to tak ładnie przygotujesz, to będziesz wiedział, co bierzesz. No, mówię, ja głównie te ziemniaki chciałem zostawić po to, że chciałem na tej serii przetestować tą właśnie kopaczkę, no, wiesz? No. Tą konną. Ale jeżeli faktycznie ona wyjdzie jakiś ulung, no to jedynie zostawimy sobie coś takiego, na 4000 nieduży pieniądz, no teraz wiecie, ja tych ziemniaczków nie będę miał na taką skalę. Ja będę trochę stratny, ale to, że tobie sprzedaję, to tam ciul. Dobra, ja teraz tak, jadę do ciebie. Jedynie co tu? Myślę, że jakieś 500-600 zł tracę. No to się tam ugadamy, to spokojnie. To jeszcze nie kupuję, zobaczymy co to wyjdzie, więc... Chciałem cię przekonać po prostu taką cenę. Dobrze, no. Ja muszę też się sam przekonać, także jeszcze spokojnie. O, Władziu pięknie stoi, urłodu Ursusa. U sąsiada światło w kurniku cały czas i na saprę. Kwoka pewnie jakaś! Kwoka pewnie małe ci się wykluły i kwokę masz włączoną, żeby się ogrzewało. Po cimku to... Okej, dobra, mamy łod czepiunę i lecimy sobie teraz po przyczepkę. Ściągniemy ją po prostu tylko na podwóreczko. Tak, bo tam się ktoś nie przypatoczył. I będzie spokój. Później będę kminił właśnie, no jeżeli uda się opróżnić na następny odcinek, no to wtedy po prostu do garażu ją wstawię i wykipuję, bo jak sami dobrze wiecie, soja niestety, ale dopiero jest... O kurne, ja tu cofam, a przecież zaczep jest chyba w tamtym... Cień taki, że nic nie widać. Ale nie, no ten masej naprawdę ci się tu udał. Masej jest spoko. Mi się podoba z tyłu, jak on u ciebie w tej stodole stoi. No. Choć Znaczy ogólnie jak stoi we wiacie na zimę jest lepiej.
Ale w żniwa to właśnie tak, żeby był przygotowany zawsze do wyjazdu, to lepiej w stodole z tyłu. Kurde, modna manualne podczepianie, tak już powiem wam. 555 raz pamiętam. No, na tych odcinkach gradualnie to wygląda. Jak się tak wychodzi i każdą rzecz ogarnie. No. Ale niekiedy właśnie ten mod buguje z innymi rzeczami, jak tam właśnie coś chcemy zrobić, to potem to nie działa, to tamto i o tak. Chcę powiem wam szczerze, że... No już bym ci nie skosił dzisiaj. No pewnie tak. Jestem mega zaskoczony, że tą gospę mi się tak udaje rozbudowywać, bo ostatnio tutaj ten tył żeśmy sobie tak pięknie zrobili, tam właśnie na obornik, tutaj tą kiszonkę i teraz jeszcze ta piwnica naprawdę na takiego fajnego uroku tutaj nam nadała, że to szok. Co tam, Sebuś? Kurwa, ja nie umiem tym samochodem, jedź co sam. Jedź co sam. Młody, daj pozbieraj, tak. Ja zrobię. Jebnięty jakiś. A, bo nie, bo przyczepka, ona jak wjedzie przez moc zakopywania, ona jak wjeżdża na ten... Bo tam kolana pięty, kolana pięty. Wjeżdża na coś zoranego. I teraz nie zjebnie. To niestety, ale tak, to już jest. O, dobra. Sygnyk, fu. Jebnięty. Też. Dobra, powiedzmy, że troszkę do przodku. O, okej, okay. Ja wam zostawiam. Możecie se działać. I ja się bierę za... wrzucanie tych ziemniaków. Prawdopodobnie zabawa na jeden sezon, na następnym sezonie już sobie zrobię podmienię. Co? Wiaderko zabrał? Bo zabrał przyczepę. Odjechałem przyczepę, a on wysypuje. Co nie? I na ziemię. Młody Orient, pilnuj się. Dobra, cygnyk. Pilnuj żonę lepiej. Ja najlepsze to... Najlepsza to jest trawa z tych, z wideł. Wjechać ci czy wysypać? Jak dasz radę gdzieś cofniesz, to wysyp. Dobra, on trigger to powinien łapać przy tym całym, wiesz, luz. No musi kurde być blisko. No tak nie dorobiłem tego do końca, tak jak chciałem, widzę. Niech dla mnie się nie da, jak coś jestem tam ciekawy. Nie polecam. Okej, mordeczko, bo cię potrącę. A, dobra. O. Okej. Chcę dać do przodu, żebym ten nie rozwalił. Oj, tuj. Jeszcze trochę. O. O, pięknie, widzisz? Prosto. Prosto leci. No ja tutaj sobie kiedyś pomyślę nad większym sypem, takim większym koszem, żeby tu było idealnie pod właśnie tam przyczepę. A ty masz opis tam zrobiony? Ładny? Wszystkie? Gdzie? No, w silosach tak zwanych? Zajęcie? No to nie ma i dlatego on idzie do tyłu. Witamy cię z powrotem. No jak masz pod escape'em, co nie? No. I masz normalnie silos zaznaczony, ile tam ziemniaków i tak dalej masz, tak? Wsypane? A, czekaj, no właśnie. Bo to jest najważniejsze, czy działa silos. Znaczy ja wcześniej podjeżdżałem sprawdzać. Jest, 5, prawie 6 ton. No to pięknie. No ja wcześniej podjeżdżałem sprawdzać, tylko że mówię, teraz ja później wiadomo wezmę sobie ten, powyciągam, bo to nie wszędzie mi się tutaj poogarniało. Czekajcie. Nie, czyli muszę to sypać bardzo, bardzo mocno do tamtej strony. O, coś takiego, muszę idealnie zbierać te ziemniaczki. O, i tutaj wsypywać na ten taśmociąg, czyli no, tą realizm, który chciałem tutaj zrobić, się udało z jednej strony. A tutaj na pewno, jeżeli będę miał sobie sypać, no to ten trigger troszeczkę wyciągnę i sobie zrobimy tą taśmociąg troszeczkę może szerszy, jakiś tutaj wannę postawię i przerabiam wannę, bo to czasami widziałem, że ludzie mają poprzerabiane właśnie wanny na silosy, do chłodza, na kosze. Prysznic od razu załóż. Ja. Semix ma przyjechać jeszcze, że nie bardzo? Jak chcę! Jak chcę! Jak wiesz, to mamy 24 minutę, więc tu jeszcze no, 10 minut na pewno przyjdziemy, aż jak będziemy się tutaj bawić, wiesz? Trochę. Więc tu ci powiem szczerze, że... O, ale powiem ci, tymi gablami też naprawdę bardzo fajna robotka idzie. Tak dosyć realnie. Napięty! Jewnięty Bronek, jewnięty, no. Jewnięty, moment naprawdę kozackie. Ogólnie, no... Prawdopodobnie ta nas... Będziesz robił Alpinę? Chyba nie już, co? Chyba nie. Bo powiem wam szczerze, ludzie, no już takiego, żeśmy do tej serii nabrali jeszcze po tym odcinku Adama, że już tak nam się tam nie chciało grać i tak żeśmy odwalali, no. Że powiem wam szczerze, że naprawdę... No nie powiem, no śmieszny był odcinek. Jo, ty jeszcze u ciebie to żeśmy to w miarę zrobili i można tak skończyć, ale następny specjalnie coś wymyślę i faktycznie będziemy odwalać, to było takie wszystko na umus, bo już nam się nie chciało tam grać i w ogóle, więc powiem wam szczerze, że naprawdę nie ma sensu. Ja w tym tygodniu biorę się... Ja już byłem się... nastawiony do tego, że to będą żniwa odwalające lipę, więc bardziej się jakoś... Tak, nie przykładałem do tego. Tak. Ale
mówię, no odcinek nie wszedł, chociaż fajne, fajny moment jeszcze tam gdzieś tam doszło. Nie, boliśmy wiadro. Bardzo fajny moment, tutaj mega się cieszę, że akurat to wyszło, także pozdrowienia dla Kraska, bo mega mu się to udało zrobić akurat na zakończenie naszej całej serii. Tak, nie oszukujmy się, to wyszło. Dzięki temu fany moment, na przykład większość naszych widzów mogłaby sobie zobaczyć, że ta seria była chyba najlepsza pod słońcem, no bo taka beka... Na beki, tak, działo, bo tak. Jeśli chodzi o bekę, to naprawdę bardzo często tam się coś odwalało, nie? I naprawdę, ile my nagraliśmy? 40 i parę odcinków, nie? Nawet nie. I żeby takie fany moment powstało, no to powiem ci, mega to się udało. No ale kolana pięty były tam najważniejsze. Tak, także no tutaj wyremontujemy wasz dom też. Ważne, że dzięki tej serii pojechałem sobie do restauracji z dziewczynką, tak? Tak, to prawda. Dużo rzeczy się działo na tej serii. Chociaż nie oszukujmy się, na wielu odcinkach mnie nie było też, to nie? Bo to ta seria była taka dodatkowa, więc jak pracowałem, to tam mogliście nagrywaliście, więc parę odcinków tam minąłem też, co nie? To tak czy siak, naprawdę... Nie, ale co po tej serii pozostanie, to maszyny, które będziemy rozkupować na inne serie, bo wiem, że Bronek już rozkupuje mocno, co nie? No my tak samo teraz będziemy na pewno szli i brali jakieś tam maszyny z tego, także jak najbardziej tutaj te maszyny nam się Bronek przydadzą. Najbliższą rzecz, jaką chcę sprawdzić, no sprawdzona już jest, zakupić na Survival, to właśnie prasa. No bo ona jest naprawdę ładna, my akurat do prasie nie myślimy. Ona jest ładna i tania, no. To jest ten plus. My bardziej, my tu bardziej o ciągniku tutaj myślimy. O Jezu, czemu otworzył ktoś tego? Nie wiem. No sama się otwiera. Czemu się sama otwierasz? No, znaczy nasypię jedno wiadro, to się otwiera. Serio? Tak, nasypię drugie, się zamyka. Bo, chłopie, ona ten, nie dolewaj, bo nie zjemy. O Boże, jak Boże, trójkę, to człowieku, ja nawet nie wyrzuciłem, ty, nie zdążyłem, stop, ty, o kurwa, któremu wiadro, okay. No, moje to już wiadro padło, poczekaj, nie mam FPS-ów, o, czekaj, siło, szukam wiadra. Dobra, thank you very much. A, już jest pełne, dobra, na razie. Ja do 60-ką chcę cofać. Jeszcze tam chyba nie ma. Ona nie jest kurwa, pusta? O kurde, tu jest 1000 pizzy, no jeszcze wiadro, ze dwa wiadra weszło, dobra, trudno. Jedno wiadro. Ode wiadro, kurwa, jedzieć. To! Daj wiadro, gdzie jest. Co za wiadro? No, powiem wam szczerze, tutaj jak dosypię tą trawę, to przynajmniej będę miał konkret pryzmy, bo wiecie, jakbym teraz zakrył sobie kiszonkę, wiem, że trochę nierealnie robię, ale jakbym zakrył teraz kiszonkę, to bym musiał coś znów jechać i ją sprzedać na biogasie, prawdopodobnie. Właśnie, biogaz. Kurde. Czekaj, my mordo przebijaliśmy od tamtego czasu? Nie, znaczy nie wiem. Ja pierdzielę, bo przecież no... No jo, to już było chwila czasu. Ej, aha, ja mam tu ten, na widu ustawiony. Na widu trzeba lecieć. To ja pierdzielę, my musimy iść policzyć, ile ja za to dostałem, bo ja, wiesz, pieniądze poszły na konto, kogo jest biogazownia. O Boże, czyli Sebusia. Jak coś to, żeby się na dyszu nie złamała. Moje konto nie. Bo ja tak mówię, ja pierdzielę. Czy jest biogazownia odrobię? Nie, nie ma. No, o weź zobacz, czy w jakichś poprzednich dniach nie dostałeś pieniędzy. Bo jak nie, to pewnie mogliśmy już trochę przewinąć. Inne to chyba nie to. Mi się wydaje, Adam, że to... Ale nie, przychód z biogazowni tam będzie. Tam będzie takie coś. Pisać. Przychód z biogazowni powinno pisać. Ale powiem ci, Adam, Pistyka. Że to chyba już nie było w tym sezonie, tylko w poprzednim, nie? Tak mi się coś po prostu zdaje. Powiem ci szczerze. Albo, że ja przed kiszonką czyściłem tą pryzmę. Nie ma nic. Nie ma nic? No to albo nie było przebijane od tamtej pory, dobra, muszę po prostu wejść na odcinku. Tanas, nie chcesz zobaczyć mój odcinek? Wyjazd na coś takiego? Tam w wolnej chwili? Ja bym sobie pozbierał teraz ziemniaki akurat. No właśnie, zobaczysz... jeżeli to było nadal na wczesnej jesieni, nie, no to było wcześniej, bo to było wiosną. Też mi się tak wydaje. No ja sprzed... No to wiosną to i tak nie będzie miał statystyk, bo przecież on ma tylko 4 dni. No wiem. Weź sprawdź, jaki to był dzień na tym, na odcinku, nie? Jak jechałem sobie na... To był ostatni... Czekaj, co to ja na tym odcinku robiłem? Wygodzanie z kogo? Czerwona. Tanasa, no kupiliśmy na jego pieniądze, żebyśmy nie wydawali. Czekaj, co to był za odcinek ja tam miałem? Ciężki wyjazd na biogazownię. Nie mam. BGA. Ja też nie mam nic przychodu z biogazowni. Kurde, no tak, nie czekaj, pomyślałem. A ja teraz pójdę zobaczyć. Bo być może gdzieś w tle dostałem te pieniądze. Chyba on. Kto, gdzie to się... Aż tak by to policzyło? No raczej nie. Raczej... No w statystykach chcę zobaczyć. Zaraz, czekaj. Po prostu kliknij te statystyki i przychodź biogazowni. Ja to zaraz, szybko zaraz zobaczymy. To zabiorę te ziemniaczki. Niech ta nas zobaczy, jaki to był dzień, jak może. Ale czuję, że to było dawno. Kiedy to było? No teraz to był jeden, weź wpisz po sąsiedzku BGA. Czwarty, a nie, nie będzie czwarty sezon. Dobra.
Ja tu jak po miniaturkach spojrzę, to będę wiedział raczej co robiłem. Wiecie co? Dajcie sekundę. Ja jestem sprawdź te statystyki. Jest, sprawdź. Dobra, mam. 52 kiszonki mam. Co? Mam ciężki transport kiszonki. Ja o, no. Dobra, jaki to był dzień? Czekaj. To były pewnie kolanowie. Że chcę... Co? O Boże, fajny halo? Internet chyba. Do nasku, wróć do nas. Chyba się nie dowiemy. Halo? Oj, sobie. Synku, mój kochany. Weź, zagraj mnie tu na wiaderku. Już na harmonii. Halo? O, fajnie. Co tam? Żyjesz? O, identyczny dzień co jest teraz, co? Aha, tak? No to czyli no. My czyli już... nadal tak. Jedziemy na tak. Wczesny jesień, jeszcze tak? Nie dostałem, nie, nie ma pieniędzy z biogazu właśnie. Aha, no dobra, to może jednak przewijmy może co wreszcie. Znaczy tak, ja dzisiaj po tym odcinku ogarnę i możemy jeden dzień przewinąć, bo ja potrzebuję przewinięcia, wiesz? Bo ja potrzebuję tak myślę, pod buraki, ale... i potrzebuję, żeby trawa mi urosła. No tak, ty będziesz potrzeba buraka. I trawa, żeby mi urosła. Czyli po moim odcinku. Po twoim odcinku możemy przewinąć i... No. Dobra. Bo ja tak się zastanawiam, ale myślę, że dzisiaj... Może, że przewiniemy dwa, no. U mnie jeden, u ciebie jeden. Dobra, może... Którzy to już mogą być późne... Późno. No, to trzeba na pewno popatrzeć, jak to będzie. O Jezus Maria. Przechodzę. Dobra. Z wiroma kolejną. Nie, zaraz te widły wywalam stąd. No weź wywal, bo one tak jeżdżą. Trochę denerwują tu. Zbierają wszystko, kurwa. Przerywa trochę, co? Aha. Okej, okay, no te widełki wezmę i... Jezus, ja z wiadrem, a wiadra nie chcę idę. To położymy. No. Burta się otworzyła. Zamknij ją. Dobra, cofniemy. Nie no, ta winnica naprawdę koza grobowa robi. Tada. Nigdzie kubki nie mam. Obejmij kartę. Nigdzie nic nie porobione. Małe ziemniaki. Nie powiem, ale... Najlepsza to jest... To przyczepka. Muszę też sobie spawać taką przyczepkę. Poczekaj, czy ten nasz... Andrzej Mechanik... Czy nam tam... A jaką przyczepkę? Co? Taką do tego? Do samochodu, co? No. Spawać i... Będę miał ją. Czekaj to, no wprawdzie mogę wam pokazać, jak wygląda ten... Wybieranie się... Albo dobra, będziemy mieli przynajmniej te... coś na zimę zostawione. Dobra, jadę teraz tak, wybrać ten poprzeczek do końca, bo chciałbym to, żeby było... Cała wieś się zjedzie, żeby... Jak coś, to trochę ziemniaków w środku jest. No, na pewno. Ale to się ja to sobie wygarnę później. Wiadrami. Więc to już tam na singlu... Cygmyk pójdzie, ale... Tragedii chyba nie powinno być z tymi ziemniakami, zawsze coś było. Ty ile mówisz, miałeś tą teraz ziemniaka? 75. Ile? 75. No, to z 20 parę ton więcej. Myślę, że z 30 ton powinienem było mieć. Także to naprawdę spoko by tutaj było. Ogólnie idę zobaczyć, dokładnie mi się zdaje, że 75. Bo ty podejdziesz do tego i widzisz to, nie? Tak, bo jeszcze nie przykryłem. A, nie przykryłeś jeszcze? Nie, no 75 dokładnie. W sumie się odliczy pewnie, że u mnie na koparce coś zostanie. Jeszcze mówię, może chociaż jeszcze tonkę dorzucę, czy coś? Tonkę, nie, właśnie zastanawiam się, czy... Znaczy, na live się zastanawiałem, czy jeszcze trochę podrzucić, żeby większa kupa była. Ale chyba nie. Ej, ale ogólnie ty, powiedz mi mordo, ty u siebie, jak kupiłeś tą kupkę, ty widzisz te... ściany z kostek i opony? Co? Bo ogólnie patrz, jest coś takiego, tutaj w modach. Czekaj, bo nos mnie spędzi, nie wiem, to już kolejny raz. No, kolejny raz silosy. Na sąsiedzku. I w silosach masz coś takiego jak ułożone belki i to jest potato heap 10x20. No. Nie brałeś tego? No to wziąłem, no. Ale którą? Tylko, że... Tą białą plandekę, czy ty wziąłeś to ze snopkami i z tym? Poczekaj, gdzie ty to szukałeś? W silosach. Bo był za 250. Silosy i ja wziąłem... Bo a widzisz ten, o który mi chodzi, ten za 250, czy nie? Tutaj to musi być. Nie, no to ty mówisz o belkach. A ja wziąłem ten. No sama folia. Za 20. Sama folia. A ja mam tylko. Bo się przestraszyłem ostatnio, że ten, że może ja nie widzę tego na MP. Nie. Ja mam te kołki powbijane, to jest 6 kołków. Mhm. Folia na palecie do przykrycia i ten. No i w środku można sobie sypać. No i plus jest tego, że po prostu poza ten obrom to nie wychodzi. No tak. Więc to jest mega, że nawet jakby lagło jednego z nas, to tak czy siak zrobi kubkę do góry, a nie, wiesz... No powiem ci szczerze, że to z belkami też nie jest brzydkie, nie? Ale to jest chyba na kilka sezonów, jakbyś sobie tak fajnie to postawił.
Tylko właśnie, tylko to wtedy mógłbym sobie postawić na parę sezonów. Nie? No, bo ogólnie te belki fajnie, wiesz, ty bardziej, że ty mordo masz kostki. I ty, tobie to wygląda jakbyś ty to sobie stworzył. No, no, no. No, no czemu by nie? Na przykład w następnym sezonie można sprawdzić tamto, tak? Mhm. Także no tutaj że masz... akurat tutaj to nie głupie, przecież mam tutaj trochę tej łąki, znaczy tego kawałka tutaj gospodarstwa, które mogę sobie dalej poszerzyć to gospo, bo i tak będę musiał poszerzać i tak, żeby się rozbudowywać, zachęcać kawałka, więc czemu by nie tutaj coś postawić, co nie? Też myślę właśnie, żeby coś tam powoli się powiększać. Dobra, ale to dobrze idzie dzisiaj. Ja sobie tak, mamy 35 minutę odcinka, nie będę was ogólnie dzisiaj tutaj męczył. Na następnym odcineczku najpierw zrobimy sobie trochę dłuższy. Bardzo serdecznie jeszcze dzisiaj zapraszam prawdopodobnie na K-Dropika, albo był, albo będzie. Tam prawdopodobnie losowanie gierek wreszcie, wyczekiwane. Także mam nadzieję, że coś wam się udało trafić. W tym odcinku to by było na tyle. Ja jeszcze teraz tak, za pamięci sobie Busiowi przelejemy pieniążki. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam już na kolejny odcineczek właśnie do Adasia. Bo tam też będzie, się działo. Powiem tak, wam naprawdę. Będzie się działo. I co? Do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie. Trzymajcie się, wariaty, cześć! Hello. Cześć.